Szanowni Państwo, zapraszam do sesji zamknięcia. Trzeci wodny okrągły stół zaplanowaliśmy w zeszłym roku pod wpływem katastrofy. Która, którą Odra doznała, i trudno w tej rozmowie dzisiejszej odejść od tego odrzeńskiego kontekstu po prostu nie sposób. Ale warto popatrzeć na tę katastrofę z dwóch perspektyw. Jedna to jest perspektywa analizy tej konkretnej sytuacji kryzysowej, tego, tej konkretnej katastrofy. I zastanawianie się nad przyczynami, przebiegiem, następstwami i działaniami. I to tutaj robiliśmy, i bardzo wiele różnych organizacji tym się zajmuje. Aczkolwiek powiedziano też na tej sali, że raportu finalnego nie ma, a już wyciągnięto wnioski, które podważają raport wstępny polityczne wnioski. Ale jest jeszcze druga perspektywa, a mianowicie z tego wynika dla zdiagnozowania systemu zarządzania kryzysowego w odniesieniu do wody? I też o tym bardzo wiele zostało tu powiedzianych. Ja zacznę pokazywanie tych dwóch perspektyw, sposób złożenia tych dwóch perspektyw, od przywołania wystąpienia pana profesora Kundzewicza na początku, który mówił o niewiedzy. I stawiam takie pytanie, więc jak jest? Wiemy czy nie wiemy? Ile wiemy, ile nie wiemy? I może jeszcze pytanie kontekstowe. Kto wie, a kto nie wie? A może też zastanowić się na tym, kto nie chce wiedzieć. Otóż wydaje mi się, że bywają takie sytuacje, że ktoś wypiera wiedzę. Że wiedza jest czymś, co w istocie rzeczy obciąża. Zresztą takie głosy, które o tym mówiły, że nie wolno nam, ekspertom, się godzić na taką sytuację, bo tysiąc osób podpisuje jakieś stanowisko, które ma umocowanie, i to stanowisko jest zbywane w najlepszym przypadku. W związku z tym warto zastanowić się, wiemy czy nie wiemy, a zwłaszcza kto powinien wiedzieć i dlaczego nie wie. I jak się popatrzy na to w ten sposób, to oczywiście. Pierwsze pytanie nasuwa się, czy mamy wystarczającą analitykę, a więc system monitorowania. Bardzo ciekawe było wystąpienie pani profesor Ewy Szalińskiej von Overdijk i profesora Damiana Absalona, którzy mówili dokładnie konkretnie o tym, jak funkcjonuje ten system monitoringu. E, oczywiście w tej ostatniej sesji słyszeliśmy trochę bardziej optymistyczne. O, Spojrzenie jeszcze do niego nawiąże. To nie znaczy, że ono jest nieprawdziwe, ale jedno jest pewne: że ten system monitoringu i ewidencji, bo też chodzi o ewidencjonowanie źródeł zanieczyszczeń, to nie jest zintegrowany system. To jest system, który jest w różnych miejscach, ale nie dostarcza wiedzy zintegrowanej, informacji zintegrowanej. Ale chyba ważniejsze, i o tym też pani Tamara Tokarczyk mówiła, jest to, czy ten system, jeśli potrafimy go połączyć od jakości i od przepływu, a nie tylko od jednego z elementów, system, który byłby, do czego on ten system powinien służyć? I jedna z tych funkcji tego systemu, możemy ją różnie nazywać diagnostyczną, interwencyjną, to jest system wczesnego ostrzegania. Chcę od razu powiedzieć, że w Polsce istnieją pewne systemy wczesnego ostrzegania, które dosyć sprawnie działają. Potrafiliśmy sobie z tym jakoś poradzić, ale akurat w przypadku tego połączenia zmian klimatycznych i, 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 i zanieczyszczeń nie potrafimy. Problem polega na tym, że nawet gdybyśmy mieli najlepiej skonstruowany i sprawnie działający system monitoringu, to nic sensowne, sensownego z tego nie wynika. Pani profesor Ewa Szalińska o tym mówiła. Bo do tego, żeby coś wynikało sensownego, musi być system szybkiego reagowania. A akurat przykład katastrofy ekologicznej na Odrze jest przykładem początkowo wyparcia i niereagowania. A na końcu reagowania oczywiście, które Janusz Zalewski mówi nadążni. Ja mam wrażenie, że byliśmy w tej sprawie nie nadążni. Bardziej niż nadążni. Tak czy owak, tak rozumiany system, to jest system... Operacyjny, które państwo musi mieć. On oczywiście musi mieć, po to, żebyśmy byli w stanie nie tyle powstrzymać katastrofę, ale ograniczać jej następstwa, jej skutki. A więc dlaczego nie mamy tego systemu szybkiego reagowania, wiedząc, jakie znaczenie ma system wczesnego ostrzegania. No i tutaj bardzo wiele na w dzisiejszym okrągłym stole, powiedziano na temat słabości instytucjonalnych. Między innymi pani doktor Maria, Marta Wiśniewska o tym mówiła. Mówiła o problemie przepływu informacji, o koordynacji, o braku współdziałania. No to są te wszystkie błędy, które są wpisane w układ instytucjonalny zarządzania wodą w Polsce, którego pierwotnym błędem jest oddzielenie tej problematyki od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. A jednocześnie przypisania wodom polskim podwójnej roli, w której, w której oczywiście jest oczywiście wbudowany konflikt interesu. Natomiast, ja bym dodał dwie inne słabości, oprócz tych związanych z monitoringiem i tych związanych z układem instytucjonalnym, układem zarządzania. Przede wszystkim niedostatek strategicznej wyobraźni i strategicznego myślenia który wiąże się ze słabością intelektualną, słabością konceptualną, niezrozumieniem sytuacji. Bo to wydaje mi się najważniejsze. Nie niezrozumieniem lub nieprzyjmowaniem prawidłowej definicji sytuacji. I do tego trzeba dodać słabość polityczną, wykonawczą. Tutaj wiele osób o tym mówiło Piotr Nieznański, pan Radosław Gawlik, profesor Grosset o tym mówili. No między innymi o tym, że wiele osób wspominało program naturyzacji, naturyzacji wód powierzchniowych, który jest trudny do realizacji, ale który jest wyłącznie pułkownikiem. I ta trzecia kwestia, ta kwestia słabości myślenia strategicznego, wyobraźni strategicznej wydaje mi się w tej, w tej naszej rozmowie najważniejsza. Ja nie lekceważę tamtych wcześniej. I tej czwartej, i tej pierwszej, i tej drugiej, ta trzecia wydaje mi się najważniejsza, ale żeby zrozumieć, o co mi chodzi, chcę postawić dwa fundamentalne pytania dotyczące katastrofy ekologicznej na odrze. Po pierwsze, co się stało? Co się stało? Dlaczego to się stało? Ale jest jeszcze drugie pytanie a co z tego wynika? To nie są pytania tożsame. One muszą być postawione razem, ale nie są tożsame. Otóż ja nie chcę, się, nie chcę się zajmować, bo w żadnej mierze nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, mechanizmem katastrofy, tej katastrofy ekologicznej. Nawet tylko uczestnicząc w tej rozmowie i dosyć pobieżnie zapoznając się z raportami już dostępnymi, łatwo nawet laik jak ja jest w stanie zrozumieć, że mieliśmy do czynienia z bardzo złożonym układem. To jest układ w istocie rzeczy kompleksowy. Relacje w tym układzie biologiczno-technicznym nie są linearne. To jest plot zależności, który da się co prawda opisać, ale to nie oznacza, jeśli się go opisze, że ten sam układ zadziała przy innych, trochę krytycznych parametrach w taki sam sposób. Jeszcze postawmy sobie kropkę. To nie była awaria, tak jak Sandos i Bayou Mare. To nie była awaria. To jest różnica. Czymś innym jest katastrofa ekologiczna na Odrze, zaraz wyjaśnię dlaczego, a czymś innym tamte awarie. Ponieważ kluczowe jest zrozumienie, że w przypadku Odry mamy do czynienia z ekosystemem rzecznym, który pod wpływem ant, 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 antropresji Pośredniej zmiany klimatu i bezpośredniej wielorakie zanieczyszczenia z wielu źródeł i regulacja odry stopniowo ten system od kilkudziesięciu lat tracił swoje zdolności naturalnej regeneracji. To jest w rzeczywistości opini opis tej sytuacji, to jest upośledzenie immunologiczne tego organizmu biologicznego, także i społecznego. Po prostu odra nie jest zdolna do samooczyszczania. To zostało wyraźnie powiedziane. Bardzo ważne dla mojego podsumowania było wystąpienie pana profesora Roberta Czerniewskiego, który postawił to pytanie wprost: czym jest odra? Czy jest kanałem, czy systemem, ekosystemem rzecznym? I jak powinna być rozumiana i traktowana? Co jest ważniejsze? Głębokość? Bo większa głębokość daje większą możliwość transportu rzecznego, czy przepływ? Mówiąc już w liceum, potrafimy to zrozumieć, że przepływ, a nie głębokość się liczy. Otóż tym, co, co tutaj przypisywano dwóm, trzem osobom, nazwiska nie są istotne, mamy do czynienia z odrzuceniem tej perspektywy, że to jest, Ekosystem rzeczny. I że ten ekosystem wypełnia dziesiątki ekosystemowych usług. I że te ekosystemowe usługi mają znaczenie egzystencjalne. Nieutylitarne, one mają egzystencjalne. I jeśli tych usług ekosystemowych, jako egzystencjalnych, dla organizmów żywych i dla nas jako ludzi, ten system nie wypełnia, to nie ma znaczenia zastanawianie się nad tym, jakie on inne, jeszcze dodatkowe, utylitarne funkcje może pełnić, ponieważ on nie spełnia zasadniczej funkcji. Natomiast jeśli przyjmie się tą drugą perspektywę, że to nie ma, nie jest kanał, to jest ekosystem rzeczny, no to oczywiste, że podstawowym założeniem, które w tej chwili trzeba przyjąć jest to, że ten ekosystem rzeczny powinien być mu przywrócona jego naturalna zdolność regeneracyjna, przywrócona. I to przywrócenie musi mieć dwie strony. Z jednej strony ograniczenie niszczenia tego ekosystemu rzecznego, nawet jeśli to będzie kroczące, nawet jeśli to nie będzie jakieś skrajne przy wszystkich ograniczeniach, które trzeba brać pod uwagę, ale z drugiej strony to jest właśnie niezbędna potrzeba naturyzacji tej rzeki. I to nie jest tak, że albo jedno, albo drugie. W tym przypadku i jedno, i drugie. I nie kiedyś, tylko od zaraz, nawet jeśli to będzie krok po kroku. Potrzebujemy więc nowego strategicznego programu dla Odry. Ten, który jest realizowany, był programem, który był reakcją na wielką katastrofę 1997 roku. I wiele rzeczy się bardzo im plus zmieniło. Teraz mamy inną katastrofę, i jesteśmy w świadomości, że to może i wrócić jeszcze w tym roku. A nawet jeśli w tym roku z jakichś powodów nie wróci, to wróci w następnym roku. To znaczy, że już teraz muszą być podjęte po prostu w tej sprawie działania. I to nie jest. Perspektywa, perspektywa operacyjna, interwencyjna, to jest perspektywa strategiczna, perspektywa implementacyjna. A więc system monitorowania, który powinniśmy tworzyć, również być powinien podporządkowany temu myśleniu strategicznemu o niezbędności naturyzacji jodry jako ekosystemu rzecznego, zdolnego do wypełniania podstawowych, egzystencjalnych usług ekosystemowych, bo on stracił ten, tę zdolność. Bardzo ważne jest na końcu już tego, co chcę powiedzieć, zastanowienie się nad tym, jaką rolę my, uczestniczący w tym okrągłym stole, spełniamy. Ja nazywam to ruchem czy działaniem ekspercko-obywatelskim. Wymieniam to razem, bo uważam, że my właśnie taką rolę wypełniamy. To znaczy, naszym podstawowym zadaniem jest dostarczenie narzędzi analitycznych, narzędzi poznawczych, definicji sytuacji, diagnozy. To jest nasze podstawowe zadanie, z którego nikt nas nie zastąpi. Nie mówię o nas tu siedzących, ale o tej grupie społeczno-zawodowej, jakim są eksperci. Do nas należy formułowanie diagnoz, rekomendacji, upominanie się o to, żeby były respektowane, uznawane itd. Do nas też należy przeciwstawianie się opiniom które są niezgodne ze stanem wiedzy i naszymi, naszym zawodowym sumieniem. Ale też do nas należy mobilizowanie opinii publicznej. Mobilizowanie ze jednej strony do działań zapobiegawczych, ale też do działań naprawczych. Więc ten, to nasze spotkanie jest po to, żebyśmy mogli sformułować dokument programowy, który przedstawimy na V Kongresie Miasto Woda – Jakość Życia który będzie miał miejsce na Politechnice Wrocławskiej 24-25 października i od tego momentu naszym zadaniem będzie promowanie tego dokumentu programowego nie jego zredagowanie ale jego promowanie przekonywanie do racji które tam przedstawimy i temu mogą służyć różne formy naszej aktywności o których my organizując ten kongres myślimy no jedną z takich form zwracania uwagi na to ten egzystencjalny wymiar znaczenia wody to jest nie tylko sam kongres, ale też różne rzeczy, które przygotowujemy w związku z kongresem na przykład kolejna edycja indeksu wodnych miast Water City Index. Elementem tego pobudzania, mobilizowania opinii publicznej, zachęcania do rozumienia sytuacji jest dzisiejszy pokaz filmu Ewy Ewart Open Ice Economy Summit jest koproducentem tego filmu i ja się zdecydowałem na to, żebyśmy znaczący wkład finansowy przekazali pod warunkiem, że właśnie w Dniu Światowym Dniu Wody, tu we Wrocławiu, gdzie będziemy mieli trzeci wodny okrągły stół, ten film będzie miał światową premierę I jestem oczywiście ciekaw, jak ten film nam przypadnie do gustu, jak go będziemy oglądać, ale jestem też dumny z tego, że to ma miejsce. Na końcu chcę podziękować miastu Wrocław, ponieważ te działania, które opisywałem, Kongres Wodny Stół, nie mogłyby się odbywać bez zaangażowania miasta. Tu szczególnie chcę powiedzieć o rzeczywistym zaangażowaniu pana wiceprezydenta Jakuba Mazura. Chcę podziękować Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, szczególnie panu prezesowi Witoldowi Ziąkowi. Chcę podziękować Nowym Horyzontom, że możemy skorzystać na bardzo dobrych warunkach z tego pomieszczenia gdzie zresztą też będziemy mieli projekcję filmu chcę podziękować wszystkim całej czwórce osób które koordynowały przygotowania i poprowadziły kolejne podstawiki i na końcu chcę podziękować mojemu zespołowi moich współpracowników a szczególnie Magdzie Stach która teraz zajmuje się działaniami we Wrocławiu ale Przede wszystkim dziękuję Państwu za tę dyskusję i mam nadzieję, że to, co z tej dyskusji wydobyłem, pokrywa się z Państwa przekonaniami. Dziękuję.